Pani marszałek, szanowne panie i szanowni panowie posłowie. Odpowiadając na pytanie, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że w Konsulacie Generalnym w Łódzku od 2010 roku trwało postępowanie prokuratury związane z fałszowaniem dokumentów z celem wyłudzania wiz. To właśnie w związku z przebiegiem tego postępowania i ze względu na dobro tego postępowania MSZ wyłączył tę placówkę z planu bieżącej kontroli. Chciałabym zaznaczyć, że kontrole takie są prowadzone regularnie we wszystkich konsulatach ze szczególnym uwzględnieniem konsulatów RP na wschodzie. Stwierdzenie faktu istnienia grupy przestępczej zajmującej się handlem wizami w ramach konsulatu należy do organów prokuratury i innych służb i MSZ nie jest tutaj kompetentny do wypowiadania się w tej sprawie. Natomiast wiemy, że w dalszym ciągu takie postępowanie jest prowadzone i jesteśmy przekonani, że ono doprowadzi do jasnych odpowiedzi, czy była tam grupa przestępcza, po której ze stron, jak ewentualne takie działania byli, jeżeli byli zamieszani pracownicy polskiego konsulatu. Natomiast w momencie, kiedy środki masowego przekazu przekazały informacje znane MSZ-owi, ale tak jak mówię, nie podnoszone ze względu na dobro śledztwa i informacje te stały się jawne, natychmiast została przeprowadzona szeroka kontrola w wyżej wspomnianym konsulacie, która wykazała brak odpowiedniej bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem punktów wydawania wiz, wyrzucanie do kosza dowodów opłaty wniosków wizowych, braku parafy konsula na decyzjach wizowych odnoszących się do wiz wydanych poza kolejnością, przyjmowania niepełnych wniosków wizowych, niepodpisanych, przyjmowania wniosków ze śladami poprawek bez para w miejscu poprawiania i wycofywania złożonych wniosków bez wydania decyzji odmownej w przypadkach, gdzie odmowa powinna zostać udzielona. Brak okresowych remamentów naklejek wizowych. To jest to, co stwierdziła kontrola MSZ-u i co na dzisiaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście miało miejsce, te nieprawidłowości miały miejsce w Konsulacie Generalnym w Łódzku. Chciałabym podkreślić, że wszystkie inne potencjalne przestępstwa, o których pan poseł wspomniał, nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy kompetentni do tego jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby się wypowiadać ani na tak, ani na nie, czy one miały miejsce, ponieważ są przedmiotem postępowania prokuratury. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami natychmiast zostały podjęte bardzo radykalne działania personalne, kadrowe. Natychmiastowo odwołano kierownika działu wizowego odpowiedzialnego za organizację wydawania wiz oraz w ciągu 2 miesięcy pozostałych konsulów wizowych, a także konsula generalnego, w tym ostatnim przypadku za brak nadzoru nad pracą podległego mu urzędu. Podjęte drastyczne decyzje kadrowe postawiły pod znakiem zapytania dalsze płynne funkcjonowanie urzędu na odcinku wizowym. Zdawaliśmy sobie sprawę, podejmując tę decyzję, że takie mogą być konsekwencje. Równocześnie w bardzo szybkim tempie podjęto działania, żeby sprowadzić nowych konsulów do Łódzka, gdzie skierowano już 3 nowych konsulów wizowych, a w najbliższym czasie zostaną zapełnione dalsze wakaty. Chciałabym zaznaczyć, że cała ta sytuacja nie powinna być rozpatrywana w oderwaniu od całościowej polityki wizowej Polski na wschodzie, ponieważ jest to element szerszego obrazka, a polityka ta jest postrzegana nie tylko po prostu jako wydawanie wiz, ale jako strategiczny element polskiej polityki wschodniej, która powinna być nastawiona na dopuszczanie w jak największej możliwej skali obywateli Europy Wschodniej do Unii Europejskiej. I dlatego od 2009 roku mniej więcej około 70-80% zwiększyła się ilość wiz polskich wydawanych dla obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji do Polski i do Unii Europejskiej przez polskie konsulaty.
co oczywiście oznaczało, jest w naszym przekonaniu sukcesem i służby konsularnej, i służby dyplomatycznej, i służy polskiej polityce wschodniej. Natomiast wiąże się także z wyzwaniami, bo wszystko to odbywa się w bardzo trudnych warunkach i politycznych, i warunkach w środowisku korupcyjnym. Zdając sobie z tego sprawę, podejmujemy działania zmierzające do tego, żeby przeciwdziałać wyzwaniom. I tak w naszych konsulatach, tak jak powiedziałam, one są poddawane szczególnie dociekliwym kontrolom. Zakłada się także zmianę zasad rotacji, czyli skrócenie czasu przebywania konsulów wizowych ze względu na zwiększoną podatność korupcyjną, a także chcemy podjąć różne działania, właściwie one już są podejmowane, które mają zapobiegać takim wydarzeniom na przyszłość. Między innymi stworzenie specjalnego programu komputerowego oczyszczającego automatycznie e-konsulaty od hakerskich rejestracji, wprowadzenie od połowy września systemu call center w celu rejestracji wizy dla złożenia wniosku wizowego w centrach wizowych, zainstalowanie we wszystkich centrach wizowych kamer telewizyjnych, żeby śledzić to, co się dzieje i żeby była pełna transparentność wydawania wniosku i szereg innych bardzo konkretnych technicznych działań mających na celu zapobiegania korupcji i zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom. Dziękuję bardzo. Dziękuję.